Zapisz wzór sumaryczny następujących związków: siarczan 4 sodu, azotan 3 miedzi 2 i fosforan 5 magnezu. Wszystkie te trzy związki są to sole. Sole składają się z kationu metalu i z reszty kwasowej. Reszta kwasowa pierwszej soli pochodzi od kwasu siarkowego 4, czyli H2SO 3. Jest to kwas siarkowy. Cząsteczka kwasu składa się z kationów wodoru i z reszty kwasowej. Czyli wszystko, co nie jest wodorem, stanowi resztę kwasową. Podkreślmy ją w tym wypadku. Będzie to SO3. Istotne jest dla nas, jaka jest wartościowość tej reszty kwasowej, czyli ile ona może utworzyć wiązań. Może utworzyć tyle wiązań, z iloma wodorami się łączy. Ponieważ w tym wypadku łączy się z dwoma wodorami, więc wartościowość tej, reszty, tej konkretnej reszty kwasowej wynosi 2. We wzorze soli najpierw jest metal. W naszym wypadku jest to siarczan 4 sodu, czyli naszym metalem jest sód. Zapiszmy go z przodu. A następnie mamy resztę kwasową, czyli SO3. Wiemy już, że ta reszta kwasowa jest dwuwartościowa, natomiast sud leży w pierwszej grupie układu okresowego, czyli jest jednowartościowy. Ponieważ sud jest jednowartościowy, czyli tworzy jedno wiązanie, a reszta kwasowa SO3 tworzy dwa wiązania, bo jest dwuwartościowa, to potrzebujemy aż dwa atomy sodu, które będą się łączyły z tą resztą kwasową. Czyli tak naprawdę działamy tu na krzyż. Dwójka idzie nam za Na. Natomiast jedynka idzie za resztę kwasową SO3, ponieważ jedynki nie trzeba pisać, więc zostaje nam bez zmian. Reszta kwasowa w drugiej soli pochodzi od kwasu azotowego 3. Wzór kwasu azotowego 3 to jest HNO2. Podpiszmy, że jest to kwas azotowy 3. Podkreślmy resztę kwasową tego kwasu. Przypominam, że to, co nie jest wodorem, jest resztą kwasową, czyli wszystko, czyli NO2, podkreślamy. Ustalmy, jaka jest wartościowość tej reszty kwasowej. Ponieważ ona łączy się z jednym wodorem, to ta, w całości ta reszta kwasowa jest jednowartościowa. We wzorze soli najpierw zapisujemy metal. W naszym wypadku jest to miedź, czyli mamy Cu i reszta kwasowa, czyli NO2. Z, wiemy, że reszta kwasowa była jednowartościowa, a z nazwy soli wiemy, że miedź jest dwuwartościowa. Oznacza to, że miedź tworzy dwa wiązania, natomiast w całości reszta kwasowa NO2 tworzy tylko jedno wiązanie. Więc y, potrzebujemy aż dwie takie reszty kwasowe, które połączyłyby się z jednym atomem y, miedzi. Robimy to na krzyż. Czyli jedynkę. Wpisujemy za miedzią. Oczywiście jedynki nie trzeba pisać. Natomiast dwójka znajdzie się za resztą kwasową. Czyli całą resztę kwasową bierzemy w nawias. I za tą resztą kwasową wpisujemy dwa. Trzecia sól pochodzi od kwasu fosforowego 5, czyli H3PO4. To jest kwas fosforowy 5. Podkreślmy resztę kwasową, czyli wszystko, co nie jest wodorem, jest resztą kwasową. Reszta kwasowa łączy się z trzema wodorami, czyli jest trzywartościowa. Metal w cząsteczce tego, tego, tej soli to jest magnes, czyli mamy z przodu MG. Przepisujemy resztę kwasową, czyli PO4. Reszta kwasowa była trójwartościowa. Natomiast magnes leży w drugiej grupie układu okresowego, czyli jest dwuwartościowy. Więc teraz działamy na krzyż, czyli trójka znajdzie się za magnezem, natomiast dwójka za resztą kwasową, czyli całą resztę kwasową musimy wziąć w nawias i dwójkę za nawiasem.